Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli tak się zastanowić w Ameryce, co to się dzieje dzisiaj, no to to jedną z najgorszych polityki czy decyzji w Ameryce to było to, że wypuszczono umysłowo chorych ze szpitali. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli ktoś patrzy na statystyki, no to zawsze podają, że w Ameryce jest jedna z największych ilości ludzi w więzieniach i w aresztach. No ale dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że 20% w więzieniach, no to są ludzie, którzy normalnie powinni być w szpitalach, w zamkniętych szpitalach 24 godziny, 365 dni w roku. No i no jeszcze w więzieniach to jest dużo nielegalnych ludzi, którzy no w zasadzie żyją z tego, co tam obrabują czy ukradną, no bo nie mają pozwolenia na przebywanie w Ameryce, no to nie mają zatrudnienia, to czasami wolą być w gangach. No ale wracając do tej sytuacji szpitali. No to ta instytucja szpitala, takiego zamknięta, została skasowana. No to było wszystko zainspirowane przez szczery idealizm, przez szczere jakieś wiarę w to, że może być jakoś inaczej. No i również przez motywy finansowe. Także wypuszczenie setek tysięcy ze szpitali w latach 60. spowodowało to, że no jest dużo bezdomnych. No jak pokazują ilość tych bezdomnych na ulicach, teraz parę takich polskich kanałów pokazywało San Francisco i Los Angeles, no to wszyscy ci ludzie, gdzie w normalnym kraju są, dostają śniadanie, obiad i kolację, ich tam ogolą, dadzą im lekarstwa, no to właśnie ci ludzie w Ameryce nie są w szpitalach, no bo szpitale zostały zabronione, szpitale zostały zlikwidowane, między innymi ACLU, czyli American Civil Liberty Union, to była taka organizacja tam z 1910-15 roku żydowska, która walczyła o swobodę i prawa obywatelskie. No i właśnie w ramach tych walki o swobody obywatelskie zakazali zamykać przymusowo umysłowo chorych. No i teraz to jest nie tylko te więzienia, problemy i areszty, no ale również niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. Niebezpieczeństwo dla społeczeństwa, dlatego że oni czasami wchodzą do poczekalni, czy powiedzmy tam do bankomatów, śpią na peronach, śpią na ławkach, śpią w parkach, mają jakieś tam namioty, także zabawy, placy zabaw dla dzieci. Wszystko jest opanowywane. No i tam jest smród, brud i ubóstwo, narkotyki, alkohol, przestępczość, morderstwa i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko się bierze stąd, że po prostu nie mogą być zamknięci przymusowo w szpitalach. No, teraz takim przykładem tego kryzysu to było to, co się stało w Nowym Jorku. Michelle Alisa Goh, no to została wepchnięta pod nadjeżdżającą kolejkę na Times Square. No Times Square to jest tam, gdzie idzie ta kula, spada na nowy rok. Także ten, co ją zaatakował, Simon Marshall, no to był zdiagnozowany jako schizofrenik, no i w zasadzie to był przestępca, kryminalista, który ostatnio właśnie żył na ulicy bezdomny. No ten dla wszystkich tych w Nowym Jorku, no to ta cała ta sytuacja, no to pokazuje tą przemoc, że gdzieś tam w cieniu tego wielkiego miasta, no to są jakieś koszmary, to jest po prostu coś niewyobrażalne. Człowiek idzie schodzi na dół do pociągu, no a zostaje przejechany przez
kolejkę. No, ironią losu no, to jest to, że ta Alisa Go była aktywistką lewicową, która zaskarżyła Nowy Jork o to, kiedy Nowy Jork chciał usuwać bezdomnych ze stacji kolejowych, no to jej organizacja dała 100 tysięcy dolarów na walkę z miastem. No, ciekawe jest też to, że jej organizacja dostaje pieniądze od Sorosa, no i dostaje również 50 milionów z podatników stanu Nowy Jork. Także to koło się zamyka. No jest to nieprzyjemna sprawa, to jest tragiczna sprawa, no ale kobieta, która walczyła z tym, żeby psychicznie chorzy, umysłowo chorzy mogli przebywać na peronach kolejki, została przejechana, bo została wypchana przez takiego człowieka. No to jest wielki dylemat dla demokratów. No, demokraci ogólnie rzecz biorąc, to są naiwni idioci Lenina. To są, mają te krwawiące serca liberałów. Oni zawsze myślą, że można coś zrobić lepiej niż tradycja tysiącletnia, jakiś taki konserwatyzm, który wynika z obserwacji podstawowych rzeczy. No to oni zawsze wymyślają jakieś nowe filozofie, które w sumie się nie sprawdzają. No i to pogarsza się, to wszystko się pogarsza. Wzrost bezdomności w wielkich miastach właśnie rządzonych przez demokratów, ten brak porządku, no to jest niemożliwe. Już jest niemożliwe do ignorowania. No i nie będzie możliwe bez jakiegoś tam powrotu czy odejścia od tego, że szpitale dla umysłowo chorych nie istnieją. No znaczy, one istnieją, ale nie może przebywać w nich nikt, kto sam się nie zgadza na to. No tyle tylko, że jeżeli jest niebezpieczny dla życia swojego albo cudzego, no to wtedy mogą go zmusić. Ale z każdego innego przypadku to nie. No a bardzo często to już jest za późno. Tak jak w tym wypadku jego nie zamknęli, bo nie był niebezpieczny, a kobieta straciła życie. Jest ryzyko mieszkania w wielkim miasta, no ale cała ta epidemia, no bo nieleczonej choroby umysłowej, no to w zasadzie została wepchnięta Amerykanom czy Ameryce przez postępowych lewaków, przez socjalistów, przez ludzi, którzy naprawdę wierzą w jakieś mrzonki, w jakieś utopie. W Kalifornii, no to była taka książka, jest książka Michaela Schellbergera, on opisuje, że całe te wypuszczanie ze szpitali zaczęło się w latach 1930. No to na początku to było troszeczkę finansowe, dlatego że te szpitale dla umysłowo chorych były bardzo kosztowne. No i że te wszystkie dochody rządowe, lokalne, to wtedy była ta depresja, to zaczęto jakoś to minimalizować. Bardziej przyspieszone to zostało po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej to były pieniądze, byli lekarze, byli pielęgniarki. No i to był w zasadzie po wojnie, ten cały boom nastąpił, to był taki optymizm i jakieś przyspieszenie. No ale zamiast tego, to wszyscy ci krytycy tych szpitali dla umysłowo chorych, oni mieli takiego kopa od tego, że mieli nadzieję, że lekarstwa i postęp medycyny i terapie wyeliminują te horrory w niektórych tych szpitalach. No, dużo ludzi oglądało Lot nad kukułczym gniazdem, to właśnie to są te czasy, kiedy sobie tak Hollywood wyobrażał te szpitale. No oczywiście, że coś w tym było. John Kennedy, on też obiecywał, że wszystkie te
leczenie, że te badania nad umysłowo chorymi, to będzie możliwe, że ci ludzie będą osiągali sukces, no i w zasadzie mogą żyć we własnych środowiskach, wśród swoich, mogą pracować, no i mogą wrócić do normalnego społeczeństwa. To zamiana tych szpitali na takie jakieś lokalne, społeczne traktowanie czy leczenie, no to było bardzo optymistyczne. Bardzo dużo tych, szczególnie tych lewicowych technokratów, tych lekarzy, polityków, między innymi Tomasz Sasz, no to taki węgierski lekarz, który wylądował w Ameryce. No i on jako żydowskiego pochodzenia, no to bardzo takie ma ciągoty lewackie. No i w zasadzie tłumaczył, że to jest mitologia choroby umysłowej. No i dużo książek na ten temat pisał. No ale sprowadzało się to do tego, że ludzie nie są winni i muszą żyć tak jak wszyscy inni, można powiedzieć, zwyczajni ludzie. Wszyscy ci teoretycy społeczni i oni uważali, że nawet słowo choroba umysłowa, no to jest obraźliwe, pejoratywne, przygniatające, szczególnie obraźliwe. Także to, jeżeli oni tłumaczyli, że jeżeli ktoś był skazany, że jeżeli był kryminalistą, no to nie była to wina jego, tyle tylko, że nie powinien być zamykany. No i ten właśnie, jak wspominałem, lot nad kukułczym miastem, gniazdem, no jest taką farszą, ale to wygląda bardzo to wszystko groteskowo. No jakiekolwiek były te motywy, no to jednak rezultaty są makabryczne. Rezultaty spowodowały to, no trudno powiedzieć, co by było, jakby były te szpitale, no ale wypuszczenie setek tysięcy, no to było coś strasznego, no i nowych również nie zamykali, ale to jest epidemia, to była epidemia i to jest epidemia. Ten autor tej książki, no to właśnie wyliczył, że w zasadzie jeżeli w Ameryce na dzień dzisiejszy byłoby w szpitalach tak jak w latach 1950, no to w szpitalu byłoby mniej więcej około miliona ludzi byłoby w szpitalach, gdzie by mieliby opiekę i tak dalej, czyli na 330 milionów, czyli jeden umysłowo chory na 330, no. Nie wiem, jakie są proporcje w Niemczech, w Polsce czy w innych krajach, no ale na dzień dzisiejszy w Ameryce w szpitalach zamkniętych jest około 50 tysięcy, także jeden na 6-7 tysięcy. Wszyscy ci reformatorzy i zwolennicy tej teorii, no to oni proponowali, żeby to ich przenieść do takich nieszpitalnych warunków, no i że to by było bardziej ludzkie, no i że to potraktowanie byłoby lepsze. W praktyce no to się kończyło to, że rodziny nie wytrzymywały, znajomi czy tam kompletnie te grupy, które musiały mieć do czynienia z nimi, też nie wytrzymywały. No i dużo tych umysłowo chorych ląduje na ulicy. No i w zasadzie te mieszkanie na ulicy, no to nie wiadomo, czy to jest lepsze niż te czasami te horrory z tych szpitali, z tych kamizelki wariackie, czy w piwnice z łańcuchami i tak dalej, i zimne jakieś prysznice. No to oczywiście, że się zdarzało, no ale nie dzień w dzień i nie do wszystkich. A teraz te ulice amerykańskie niektóre, no to jest po prostu makabra. No. Poza szpitalem, to cała ta kombinacja tej choroby umysłowej, biedy, łatwego dostępu do narkotyków, łatwego dostępu do alkoholu, no to zawsze wspomaga bandytyzm. Poziom kryminalny wzrasta.
tak jak wspominałem, teraz 1/5 więzień i aresztów, no to są ludzie, którzy mają problemy, ciężkie problemy psychiczne. No ale czy zamykanie psychicznie chorych w więzieniach jest dobre? No nie, to tylko pogarsza. No i cały ten cykl się zamyka. No i ten marszał, który wepchał tą kobietę, no to właśnie on przechodził przez coś takiego. No dla lewaków, no to jak zwykle, no oni oskarżają kapitalizm, oni oskarżają rasizm, oni oskarżają całe społeczeństwo, że nie chce pomagać biednym i jakimś na marginesie społecznym. No i co można zrobić? Na Manhattanie nowy prokurator z Manhattanu, no to powiedział, że on rozłączy w zasadzie ściganie z urzędu tych psychicznie chorych. No co to znaczy? No to znaczy, że w zasadzie Nowojorczycy będą mieli do czynienia i ktokolwiek jakiś psychicznie chory ich tam wepchnie, popchnie, okradnie, no to prokuratora nic nie będzie robiła. No to jest bezprawie, to jest kompletnie bezprawie i ludzie płacą za to podatki, ale kto jest największą ofiarą tego wszystkiego? No, całej tej utopijnej, wykształconych, ciężko płatnych prawników, polityków i aktywistów społecznych, no to największymi ofiarami, no to są ci właśnie bezdomni. Ci bezdomni, którzy i psychicznie chorzy, którzy po prostu tracą. To jest straszne dla nich. No i to, że w gazetach opisują tą śmierć tej kobiety no, na pierwszych stronach, no ale ludzie nie patrzą w sumie na tą przemoc, na te przedawkowania, na te choroby, no i to, co jak oni cierpią, jak oni wszyscy tam cierpią, dlatego że nie są w szpitalach. Co może być zrobione? No jak zwykle lewacy mówią, że pieniądze i personel i że to wszystko się poprawi. No ale to już próbowali. To już pod de Blasio no to próbowali, ale to za daleko nie przyszło. No i oni za szeroko patrzą. No mylą ludzi, którzy mają jakąś lęki, depresję czy jakieś inne mniejsze rzeczy, które mogą spowodować, że ludzie pracują, a ludzie, którzy mają nieleczoną jakąś tam schizofrenię, no to do tego dochodzi te bezdomność, no i są takie rzeczy, jak są te wszystkie urojenia, te wszystkie rozregulowane całe życie. Ten nowy major Nowego Jorku, Eric Adams, no czarny policjant, on został wybrany dlatego, że powiedział, że będzie walczył z kryminalistami, no to też powiedział, że to nie jest prawda, że postrzeganie lęku w Nowym Jorku, no to nie jest prawdziwe, no ale ci, którzy chodzą, jeżdżą tymi pociągami, no to widzą, że to jest prawdziwe. No jak można wrócić ten porządek? No musi, żeby wrócił porządek, no to znowu musi być jakiś tam przymus tego zamykania. No to wszystko zniknęło przez ostatnie dziesiątki lat, no ale to jednak te psychiatryczne szpitale, to trzeba to wprowadzić z powrotem. To jest niemożliwe. To nie jest możliwe, żeby właśnie takie rzeczy się działo. Te zamiana tych szpitali w latach 50. No, na wypuszczenie, no to nie było dobre. No ale trzeba coś zrobić, żeby było jakoś lepiej. Siostra tego schizofrenika właśnie powiedziała, że błagała, żeby on został w szpitalu. Republikanie jeżeli są gubernatorami, no to będą musieli coś też wspomagać finansowo, no ale najgorsze to są demokraci. Demokraci chcą trzymać roboty, demokraci słuchają się lewaków, demokraci nie przełkną tego, no i są na garnuszku, czy na łańcuchu lewaków. Zdrowia dla normalnych,
Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Zdrowia dla normalnych.